Polska Niezależna Stacja Telewizyjna. Witamy w lokalu prezydenta Zbigniewa Jana Potockiego. Witamy wszystkich telewidzów i będziemy mogli zaczynać. Ja nie jestem najważniejszy, więc filmować się nie będę. Wszyscy z Was będą mogli sobie ocenić. Tak, panie prezydencie, myślę, że to pan prezydent ma tutaj jakby przeszykowane, co chce powiedzieć do ludzi, może którzy nie są nazbyt może przychylni lub nie za bardzo są w temacie II Rzeczypospolitej. Może tak, takie zacznę. Tak, proszę zadawać. Pytania zadawać. Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie po dłuższym okresie weekendowym. Witamy serdecznie. Pierwsze pytanie. Czym dla Polski jest II Rzeczypospolita? Proszę Państwa, na dzień dzisiejszy jest to jedyna uczciwa organizacja, ale jest to państwo polskie. Prawdziwe to, które było na podstawie Konstytucji 1935 roku. Natomiast proszę pamiętać, że nie mamy innej alternatywy. Trzecia RP nie jest żadnym państwem. Trzecia RP nawet nie jest zarejestrowana w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Proszę Państwa, tutaj trzeba powiedzieć również o konstytucji pana Kwaśniewskiego, która jest nielegalna, inaczej mówiąc niereprezentatywna. O co chodziło w Sejmie z tą konstytucją? Jak Państwo pamiętacie, było referendum. Niestety, aby referendum się odbyło, powinno być 50% plus jedna osoba, a było 42,86. Po to zebrał się Sejm i Senat, aby uchwalić, że ta konstytucja jest zgodna z wolą narodu. Ale co się stało? Zamiast oddalić tą konstytucję, to Sejm i Senat, chcę przypomnieć, że była to żydokomunistyczna organizacja i po dzień dzisiejszy jest, tam nie ma Polaków. Oni uznali konstytucję pana Kwaśniewskiego za legalną. Co jest złamane, gdzie złamana jest prawda. Nie można w ten sposób. W tym wideo przychodzę do Was w sprawie ważnych informacji na temat naszego budżetu i kolejnego zadłużania nas wszystkich przez rządzących. Przy czym musicie wiedzieć, że w mojej opinii odbywa się to w kamuflażu i pod przykryciem, co zaraz udowodnię. Pamiętajcie, dług równa się niewola. Niech każdy z Was będzie tego świadomym. Nieważne, czy chodzi o kredyt zaciągnięty prywatnie, czy o dług publiczny, który zaciągają za nas politycy, a my wszyscy spłacamy go w podatkach i obniżonym standardem usług publicznych, chociażby świadczeń zdrowotnych. A każdy z Państwa, kto korzysta z publicznej służby zdrowia i może ją porównać do prywatnej służby zdrowia, która jednak kosztuje dodatkowe pieniądze, pochodzące z naszych portfeli, ten wie, co mam konkretnie na myśli. Dodatkowo, oczywiście, aby do tego nie doszło, w zamian za dług, pamiętajmy, jeżeli nie możemy go spłacić, odbiera się nam nasz majątek. To w sferze prywatnej, czy nawet prowadzonych działalności gospodarczych. A w przypadku długu publicznego, zastanówcie się Państwo sami, do czego może doprowadzić takie stałe zwiększanie zadłużenia naszego państwa. Bo tym właśnie jest deficyt. Deficyt to jest po prostu sytuacja, w której nie wystarcza państwu na bieżące wydatki. Nie wystarcza spływów budżetowych, czyli przede wszystkim spływów podatkowych. Co takiego dzieje się konkretnie, zapytacie? Otóż w ramach jeszcze wstępu powiem, że wczoraj, czyli w piątek, 9 czerwca, w długi weekend, dzień po Bożym Ciele, na konferencji pan premier Mateusz Morawiecki oraz pani minister finansów Magdalena Rzeczkowska ogłosili ważne dla wszystkich zmiany budżetu i zaciągnięcie ogromnego nowego długu. Oczywiście wszyscy politycy twierdzą, że nic się nie dzieje i to wszystko ok. Cała konferencja była transmitowana w telewizji w okolicy godziny 11, czyli w czasie, gdy większość spędza czas wolny, no powiedzmy na długim weekendzie, ewentualnie pracowała, czyli znajdowała się w pracy. Dlatego tym bardziej proszę o udostępnianie przez Was, drodzy Państwo, tego wideo, by jednak jak najwięcej osób było świadomych i dowiedziało się o tym, że w pewien zakamuflowany sposób zwiększa się znowu zadłużenie Polek i Polaków. Bo tym jest właśnie dług publiczny. Dług publiczny to nie jest dług, który będą musieli odpracować i spłacić
politycy, którzy, jak widzimy, nie tylko w tej kadencji, ale w każdej jeszcze poprzedniej, można powiedzieć, uwłaszczają się na majątku narodowym. Zresztą nie chcę politykować, bo ten kanał poświęcony jest kwestiom finansowym, biznesowym i podatkowym. Niemniej, jeszcze tytułem dłuższego wstępu, podajcie mi Państwo przykład sytuacji, w której właśnie politykom, którzy, można powiedzieć, nie realizowali interesu narodowego, coś się stało. Zwykle spadają jak to kot na cztery łapy, prawda? Otrzymując coraz to ciekawsze i atrakcyjniejsze posady. Posady w różnego rodzaju instytucjach, firmach, a niekiedy nawet w świecie finansów, w sektorze finansów, czyli właśnie w bankowości, chociażby za granicą. Wiem, że ten wstęp był nieco przydługi, dlatego pozwólcie jeszcze raz wszystkich Państwa przywitać. Dzień dobry Państwu, Tomasz Piekielnik z tej strony. Jestem ekonomistą z wykształcenia, z zawodu doradcą podatkowym. Na co dzień doradzam przy podatkach i zabezpieczeniu majątku przedsiębiorcom. Od 15 lat prowadzę też merytoryczne szkolenia i kursy, ostatnio zresztą coraz więcej online. A tymczasem zapraszam serdecznie do korzystania z moich kursów i szkoleń online, które znajdziecie Państwo na stronie tomaszpiekielnik.pl. Dostępne są już tam spore kursy, takie jak Szkoła Podatków, Optymalne Rozwiązania Podatkowe oraz Kurs Świadomości Finansowej pod tytułem Kompendium Bezpieczeństwa Finansowego. Jest też bardziej skondensowana dawka wiedzy w postaci szkoleń online, na przykład Fundacja Rodzinna, CIT estoński od podstaw, podatek VAT dla początkujących, podatki międzynarodowe oraz podatek u źródła. Gorąco polecam i zapraszam już do oglądania dalszej części przygotowanego dla Państwa na dziś materiału wideo. Zobaczcie Państwo teraz proszę razem ze mną fragmenty konferencji pana premiera oraz pani minister finansów. Niech dowodem moich słów o robieniu wszystkiego pod kamuflażem i zasłoną pory dnia i w ogóle długiego weekendu będzie liczba wyświetleń tego materiału. Oglądało go do czasu przygotowania tego materiału 700 osób. To absurdalnie mało, prawda? To znaczy z jednej strony, że tym tematem mało kto się interesował, a mówimy tu o konferencji, czy o transmisji konferencji, która Państwu za chwilę to pokażę, pochodzi z kanału YouTube, z oficjalnego kanału rządowego, a więc jest to dla mnie bardzo dziwne. To absurdalnie mało dlatego też, że według mnie oznacza to, że w Polsce mało kto, prawie nikt nie interesuje się stanem finansów kraju, ekonomią. A przecież to ma znaczenie dla naszego dobrobytu, pierwszoplanowe. Róbmy, drodzy Państwo, wszystko, by to zmienić. Ale kilka dodatkowych rekomendacji i moja opinia co do tego po tej części wideo, czyli po materiale, który teraz Państwu zaprezentuję. Pozwólcie, że założę słuchawki, aby móc słuchać tego materiału razem z Państwem. Szanowni Państwo, generalnie inflacja wprawdzie jest w trendzie spadającym, ale ona cały czas jest bardzo wysoka. Cały czas jest wysoka i bardzo dokuczliwa. Dlatego wyszliśmy naprzeciw działaniom związków zawodowych, postulatom związków zawodowych NSZZ Solidarność i dla pracowników budżetówki, nauczycieli, dla samorządów. Przeznaczamy dodatkowe środki w ramach tej ustawy budżetowej. Pracownicy państwowej sfery budżetowej i pracownicy oświaty otrzymają dodatkowe wynagrodzenie liczone jako od lipca do końca roku, wypłacane jednorazowo, takie było uzgodnienie ze związkami zawodowymi. Przedłużamy również emerytury pomostowe, o tym była mowa wczoraj w Stalowej Woli. Odmrażamy podstawę naliczania świadczeń socjalnych dla pracowników budżetówki, nauczycieli oraz dla emerytów i rencistów służb mundurowych. Od 1 lipca będzie to ponad 5100 zł, ta odmrożona podstawa, zamiast dotychczasowych 4434 zł. I 1125 zł dla każdego nauczyciela. I zdecydowaliśmy też o przeznaczeniu dodatkowych 14 miliardów złotych na realizację zadań samorządów. 14 miliardów złotych dla samorządów. Drodzy samorządowcy, ma służyć przede wszystkim temu, aby uzupełnić wydatki bieżące. Ja jestem bardzo często o to pytany i proszono mnie kilka dni temu na jednym ze spotkań z samorządowcami, aby ogłosić to jak najszybciej, a więc przedstawiam dzisiaj opinii publicznej i Wam, szanowni samorządowcy, tę możliwość dodatkowego zastrzyku w postaci wydatków bieżących, a jeżeli ktoś z tym ma mniejsze problemy lub nie ma problemów, to możliwość przeznaczenia środków, które będą przypadały na daną jednostkę samorządu terytorialnego na inwestycje. No dobrze, jak Państwo słyszeliście, wiele miliardów złotych jest przeznaczonych, czy będzie teraz przeznaczonych na różnego rodzaju programy. Zresztą jeszcze kilka tygodni temu pan
prezes Jarosław Kaczyński zapowiadał, że będzie podwyżka 500+, to będzie świadczenie 800+, to dla przypomnienia. Druga ważna kwestia, która szczególnie mocno utkwiła mi w pamięci, dotyczy tego, że Polska ma być jakąś strefą ekonomiczną, cała Polska ma być specjalną strefą ekonomiczną w rozumieniu właśnie strefy sprzyjającej inwestycjom zagranicznym. I zastanówcie się, drodzy Państwo, czy to prowadzi do zwiększania naszego dobrobytu. Czy czasem nie jest działaniem neokolonialnym? Ale nie chcę iść w tego typu dywagacje dalej. Każdy z Państwa może to na własną rękę czy w ramach własnego rozumu rozważyć. Co jest tutaj szczególnego? Bo ja oczywiście nie jestem przeciwnikiem podnoszenia różnego rodzaju świadczeń. Jestem za tym, żeby każdemu żyło się jak najlepiej, żebyśmy zarabiali jak najwięcej, a emeryci czy renciści, aby otrzymywali godne świadczenia. A także, aby godnie mógł żyć każdy niepełnosprawny w Polsce, Polak czy każda niepełnosprawna Polka. A w szczególności, aby rodzice osób niepełnosprawnych mogli opiekować się swoim potomstwem i aby świadczenia, które otrzymują, były również dostosowane do aktualnych realiów, a nie były jakimiś, no powiedzmy, stawkami głodowymi. Tylko gospodarowanie polega na tym, żeby nie zwiększać stale długu, bo to jest tylko i wyłącznie, jak sama nazwa mówi, działanie na kredyt. A działanie na kredyt polega na tym, że ten kredyt z odsetkami trzeba będzie spłacić. Drodzy Państwo, wyobraźcie sobie, że przez 15 lat borykacie się z zadłużeniem w okolicznościach aktualnych stóp procentowych. Śmiało można przyjąć, że w ciągu tych 15 lat spłacicie co najmniej dwukrotność tego, co zostało zaciągnięte. Taka to jest rzeczywistość. W związku z tym te wszystkie świadczenia, te wszystkie dodatki, o których mówimy tutaj, na to chcę bardzo mocno zwrócić uwagę. Te wszystkie nowe programy rozdawnictwa, które nawet w ramach tej wypowiedzi pana premiera wynoszą tyle czy tyle miliardów złotych, moim zdaniem trzeba realnie pomnożyć jeszcze przez dwa. Bo przecież tyle będzie do oddania. Bo to nie są środki, które pochodzą z bieżących dochodów, z jakichś nadwyżek. Tylko to są środki finansowane, czyli to są świadczenia finansowane deficytem. A więc według mnie, chciałbym, żeby każdy z Państwa to pamiętał. Jeżeli słyszycie, że polityk mówi o tym, że jakieś świadczenia będą kosztować budżet 14 miliardów złotych, to pomnóżmy to przez dwa. Dlatego, że tak działa dług. Dług oddajemy z odsetkami. I to samo dotyczy, te same prawidła dotyczą budżetu państwa i długu publicznego. A więc śmiało możemy powiedzieć, że to jest właśnie nie 20, nie 12, nie 15, nie 50, tylko razy 2 w miliardach złotych. A o tym konkretnie, jaki deficyt planowany jest na ten rok, dowiecie się Państwo z publikacji, którą dla Państwa również tutaj przygotowałem i przedstawię ją w ramach prawa cytatu dla celów polemiki, nauczania, ale także rzeczowej analizy. Publikacja portalu money.pl z dnia 9 czerwca 2023 roku. Rząd nowelizuje budżet na 2023 rok. Kompletna katastrofa, jeżeli chodzi o przewidywalność. W środku długiego weekendu rząd zwołał dodatkowe posiedzenie, przyjął projekt nowelizacji budżetu na 2023 rok i zwiększył deficyt budżetowy o 24 miliardy złotych. Pamiętacie, drodzy Państwo, co mówiłem na temat tego, jak należy faktycznie postrzegać zwiększane zadłużenie w przypadku właśnie, kiedy finansujemy coś długiem. Każdy wydatek sfinansowany długiem w dzisiejszych okolicznościach możemy śmiało pomnożyć przez dwa, co najmniej przez dwa, a to tylko przy założeniu, że no właśnie, taki będzie rzeczywisty koszt odsetkowy. Natomiast zważywszy na to, że my w Polsce praktycznie nigdy nie mieliśmy budżetu od lat 90., który byłby budżetem rozsądnym i gospodarnym w tym sensie, że przewidywałby większe wpływy budżetowe, z podatków przede wszystkim, niż właśnie wydatki, czyli nadwyżkę wpływów nad wydatkami. A to wszystko jest podstawą planowania finansów, czy to przedsiębiorstwa, czy to gospodarstwa domowego, czy to budżetu państwa. Ktoś może powiedzieć, o, ale zadłużenie jest dobre, szczególnie kiedy są niskie stopy procentowe, bo to pozwala finansować jakiś tam rozwój, powiedzmy sobie szczerze, prawda? I tak, i nie. Oczywiście z kredytu możemy finansować różnego rodzaju zakupy, ale jeżeli są to inwestycje, czyli w zamyśle z kredytu finansujemy coś, co ma wpłynąć na zwiększenie naszych dochodów w przyszłości, to
powiedzmy, że ekonomiści są zgodni, że jest to w porządku, pod warunkiem, że dbamy o płynność finansową. Natomiast w przypadku, kiedy to finansujemy z kredytów, nie inwestycje, które mają wpłynąć na przykład na to, że przedsiębiorcom lepiej się funkcjonuje, że oni mogą dzięki temu korzystać z na przykład nowo tworzonej infrastruktury w kraju, że dzięki temu mogą sprawniej produkować, transportować, zarabiać więcej, tworzyć więcej miejsc pracy. Z tego wszystkiego budżet korzysta pośrednio w ten sposób, że ma większe wpływy. Ale to tylko moim zdaniem w ten sposób należy myśleć o korzyściach finansowania jakichkolwiek wydatków poprzez dług. Tymi wydatkami muszą być inwestycje, a nie po prostu rozdawane pieniądze, które nie sprzyjają tutaj niczemu poza w pewnym sensie doganianiu rzeczywistości, bo w ten sposób ta rzeczywistość zawsze będzie przed nami umykać. Drodzy Państwo, jeżeli będziemy zaciągać kredyt, zaciągać dług, w przypadku Państwa zaciągać dług publiczny, po to tylko, żeby dogonić rzeczywistość w rozumieniu utrzymania się, to sami Państwo wiecie, jak to się kończy. Nie trudno sobie to wyobrazić, że prędzej czy później każde gospodarstwo domowe ląduje w, powiedzmy, sferze tak zwanych chwilówek i ledwo wiąże koniec z końcem. To wszystko musi skończyć się zwykle bankructwem. W przypadku gospodarstw domowych czy firm taka sytuacja może trwać latami. W przypadku państw to może trwać dekadami. A to dlatego, że tutaj właśnie ci, którzy pozwalają czy wymuszają takie finansowanie, bo już tego słowa chcę użyć, tu nie chodzi o pozwalanie na finansowanie tego rodzaju. Według mnie politycy zadłużają nasz kraj i zwiększają deficyt rok do roku, bez względu na to, z jakiego ugrupowania, jakiej opcji politycznej są, dlatego że jest to sytuacja wymuszona, nie tylko w Polsce, ale zobaczcie też w Stanach Zjednoczonych. Dług publiczny tam przekracza 31,5 biliona dolarów. To jest tak olbrzymia wartość, że trudno sobie ją aż wyobrazić. To jest 31 tysięcy miliardów dolarów. To jest taka, drodzy Państwo, wartość. W Polsce nasz dług publiczny jest trudny do oszacowania, a to dlatego, że niektórzy twierdzą, że włączając tutaj dług, który jest długiem zakamuflowanym w różnego rodzaju funduszach pozabudżetowych, będzie to 2 biliony. 2 biliony złotych, czyli 2000 miliardów złotych. I nie mówimy tu jeszcze o tak zwanym długu ukrytym, czyli zobowiązaniu państwa do ponoszenia świadczeń emerytalnych na rzecz ludzi, którzy aktualnie są w systemie emerytalnym płatnikami czy ubezpieczonymi, ale wiadomo, że przejdą kiedyś na emeryturę. To wszystko statystyka obejmuje i według szacunków GUS-u chociażby to dodatkowe 5 bilionów, nie miliardów, 5 bilionów złotych, a więc 5 tysięcy miliardów złotych. Mówimy tutaj o tak gigantycznych wartościach. Ktoś może tutaj powiedzieć, oj, ale dlaczego mówimy tutaj w przypadku ukrytego długu publicznego o świadczeniach przyszłych emerytów? Drodzy Państwo, dlatego, że system emerytalny w Polsce wygląda w ten sposób, że to, co finansuje ZUS, jeżeli chodzi o obecnych emerytów i ich emerytury i renty, no to finansuje wpłat składek aktualnie osób ubezpieczonych. Jeżeli ta liczba tych aktualnie ubezpieczonych zacznie się zmniejszać, no to nie trudno sobie wyobrazić, że będzie mniej do podziału dla tych, którzy są w danym momencie odbiorcami tych świadczeń. W związku z tym, w przypadku problemów demograficznych, z którymi borykamy się wszyscy w Europie, wszystkie państwa, no skutek tego będzie absolutnie tylko jeden. Wróćmy jednak do tej publikacji, drodzy Państwo. Co ja takiego chcę tu Państwu też przedstawić i powiedzieć? Mimo, że cytuję, mimo że Rada Ministrów już raz się w tym tygodniu zebrała, w piątek zorganizowane zostało kolejne posiedzenie. Choć wielu Polaków cieszy się właśnie długim weekendem związanym z Bożym Ciałem, gabinet Mateusza Morawieckiego nie próżnował. W piątek podjął się bardzo ważnego zadania i przyjął projekty nowelizacji ustawy budżetowej i okołobudżetowej na 2023 rok. Czytamy dalej. W przyjętym dokumencie rząd pogorszył prognozę dla polskiej gospodarki. Inflacja będzie wyższa, a wzrost gospodarczy niższa niż zakładała pierwotna wersja budżetu, czyli ustawy budżetowej. Ceny mają w tym roku wzrosnąć nie o 9,8%, a o 12%. PKB urośnie natomiast nie o 1,7%, a 0,9%. Nowelizacja zwiększa też o 20,8 miliardów złotych wydatki, a deficyt budżetowy o 24 miliardy złotych. I tutaj na chwilę muszę się zatrzymać. Zadłużenie to jest po pierwsze coś, co trzeba oddać, a po drugie coś, od czego trzeba płacić odsetki, a po trzecie coś, co w przypadku, kiedy nie jesteśmy w stanie oddać albo płacić również regularnie odsetek,
może stanowić tytuł do odebrania nam naszej własności. To o tym też pamiętajmy. Deficyt, drodzy Państwo, deficyt budżetowy, czy deficyt, to jest po prostu niedobór. Deficyt to jest brak, to jest manko. Jeżeli mamy deficyt, to znaczy, że jest dziura w kasie. W przypadku państwa dziura w kasie oznacza, że bez zwiększenia dodatkowego zadłużenia państwo nie miałoby pieniędzy na regulowanie pensji dla sfery budżetowej, na finansowanie świadczeń publicznych, na finansowanie różnego rodzaju świadczeń zdrowotnych i tak dalej, i tak dalej. I to trzeba stanowczo i jasno podkreślać. PKB natomiast to jest wartość wszystkich dóbr, towarów i usług wytworzonych w gospodarce. I teraz chcę tutaj jeszcze zwrócić Państwa uwagę na coś bardzo ważnego, szalenie istotnego. Otóż według mnie wielu ekonomistów zaklina rzeczywistość, ja nazywam ich pseudoekonomistami. I można ich porównać do różnego rodzaju, no, powiedzmy, medyków opłacanych przez koncerny farmaceutyczne. Tak, ekonomiści są również w pewnym sensie, można powiedzieć, finansowani przez różnego rodzaju fundacje, katedry i tak dalej, i tak dalej. Sami Państwo, jeżeli zaczniecie wnikliwie obserwować rzeczywistość, dojdziecie również do takich wniosków. O czym tu ja konkretnie mówię? O tym, drodzy Państwo, że gotuje się we mnie, jeżeli słyszę, gdy ekonomiści mówią, że trzeba dług publiczny odnosić do PKB. Czyli, żebyście zdali sobie sprawę, o czym mówimy. PKB obejmuje wartość dóbr i usług, czyli towarów i usług wytworzonych w gospodarce przez firmy państwowe i prywatne. Których jest więcej? Oczywiście, że prywatnych, bo my nie mamy gospodarki takiej jak Korea Północna, gdzie wszystko jest państwowe, ewentualnie, jeżeli nawet jest coś prywatne, to może być na pstryk znacjonalizowane. A więc dlaczego należy, zdaniem tych ekonomistów, odnosić dług publiczny do PKB? Niektórzy twierdzą, że to jest tak dlatego, że w książkach jest tak napisane. Drodzy Państwo, według mnie bzdura. To jest tylko i wyłącznie jakaś mantra, to jest tylko i wyłącznie powtarzana jakaś... To jest tylko i wyłącznie powtarzane jakieś wyznanie ekonomiczne, według mnie, w rozumieniu jakiejś wiary, a może i zabobonu bardziej? Według mnie to są po prostu zabobony ekonomistów. Dlatego, że dług publiczny należy odnosić do dochodów budżetowych. Tak jak każdego z Państwa zadłużenie i kredyt w banku odnosicie do swojej pensji, do swoich dochodów, jeżeli prowadzicie działalność gospodarczą, a jeśli pracujecie, do swojego wynagrodzenia z umowy o pracę. I nie ma dla Was znaczenia w kontekście tego, ile długu możecie jeszcze zaciągnąć, czy stać Was na obsługę tego długu i na spłacanie raty odsetkowej i kapitałowej, czy krótko mówiąc raty do banku. Nie ma dla Was znaczenia, czy w danym roku firma, w której pracujecie, miała takie czy inne przychody, bo to nie ma dla Was znaczenia. A w pewnym sensie, powiedzmy, odnosząc i porównując sytuację mikro, właśnie gospodarstwa domowego, do sytuacji makro, czyli sytuacji budżetu państwa, to jest dokładnie takie porównanie. Odnoszenie PKB do długu publicznego to jest tak, jakbyście wy odnosili do przychodów waszego zakładu pracy to, jakie wy macie zadłużenie. I będą tam oczywiście bardzo skąpo wyglądać te procenty, prawda? Jeżeli odniesiecie to w ten sposób. Zadłużenie i rata być może będzie wyrażana w promilach waszego, w cudzysłowie, PKB, czyli wartości tego, co generuje zakład pracy, w którym pracujecie, czy ewentualnie, jeżeli jesteście przedsiębiorcami, no to tym waszym PKB jest nie wasz przychód, drodzy Państwo, tylko jest suma przychodów wszystkich waszych klientów. Czy do tego odnosicie się, jeżeli badacie, czy stać was na zaciągnięcie dodatkowego zadłużenia? Wiecie, dlaczego wygodnie im to robić? Dlatego, że wyrażone w PKB, procencie PKB, zadłużenie państwa wygląda jakoś tak niedużo, prawda? No, jak, no, wygląda na niewysokie. No bo jeżeli powiemy, że powiedzmy nie przekraczamy 60% PKB, no to wiadomo, że te 60% to jest mniej niż 1, prawda? Jeżeli mamy 50%, czy poniżej 50%, to mamy mniej niż pół. I to tak jakoś optymistycznie brzmi. Ale raz jeszcze podkreślam, bzdurą jest uprawiać tego typu propagandę. To tylko zabobony ekonomistów, ponieważ aktualne zadłużenie odnoszone do dochodów państwa stanowi jego wielokrotność. Jeżeli przyjmiemy za rzeczywiste zadłużenie w okolicy 2 bilionów złotych, czyli 2000 miliardów, to musicie Państwo wiedzieć, że dochody budżetowe wynoszą w okolicy 600 miliardów złotych. A więc ten dług publiczny wynosi ponad trzykrotność tego, co jest dochodem państwa. A teraz odsetki od takiego długu. Policzcie sobie odsetki od 2 bilionów złotych. Od około 2 bilionów złotych.
Możecie się zastanowić, a według jakiej stawki procentowej należałoby to teraz obliczać. Szanowni Państwo, według takiej stawki procentowej, według której państwo wypłaca odsetki tym, co mają obligacje. Według takiej stawki, po której państwo zaciąga nowe zobowiązania, te aktualne. Oczywiście czasy niskich stóp procentowych już minęły. Aktualnie państwo spłaca zarówno zadłużenie zaciągane w czasach niskich stóp procentowych, jak i zadłużenie zaciągane w czasach tych już wysokich stóp procentowych. Państwo już wypłaca odsetki od obligacji właśnie chociażby panu premierowi Morawieckiemu, który, można powiedzieć, prywatnie to on przecież kibicuje wysokiej inflacji, ponieważ nabył obligacje indeksowane inflacją. Możecie Państwo to potwierdzić zresztą w wielu publikacjach prasowych, na wielu stronach internetowych jest ta informacja oficjalnie potwierdzona, w jakie obligacje zaopatrzył się pan premier. A mówimy tu o kilku milionach złotych zainwestowanych właśnie w tego typu obligacje. Wracając jednak do mojego pytania, wyobraźmy sobie, że taka średnio ważona, czy średnia wysokość odsetek, czyli tego oprocentowania, które będzie do udźwignięcia przez Skarb Państwa w roku 2023, to tylko, powiedzmy 7%. Jeżeli tylko 7% razy 2 biliony, to realnie można byłoby spekulować, bo to są szacunki, zaznaczam raz jeszcze, zakładając te 7%, mamy do czynienia z kwotą 140 miliardów złotych. Zakładając 6%, będzie to odpowiednio 120 miliardów złotych. Zakładając 8%, będzie to odpowiednio 160 miliardów złotych. Umówmy się, że uśrednimy to jakoś na okrągło i powiedzmy, że ten dług, aby go obsłużyć, musi rząd nasz znaleźć środki u obywateli, ewentualnie u banksterów, przepraszam, u bankierów, zwiększając znowu zadłużenie, w wysokości powiedzmy 150 miliardów złotych. Myślę, że ten mój taki szacunek nie jest daleko oddalony od rzeczywistości. I jak myślicie, czy to dużo, czy mało, drodzy Państwo, w kontekście dochodów budżetowych, które wynoszą, tak jak powiedziałem, około 600 miliardów złotych. A więc moim zdaniem obsługa długu tego jawnego i tego niejawnego będzie kosztować państwo polskie, czyli nas wszystkich, drodzy Państwo, nie polityków, nie jakiś rząd, nie wiadomo kogo, tylko nas wszystkich będzie kosztować 1/4 dochodów. Mówimy tylko o odsetkach. Tyle będzie nas kosztować obsługa tego długu, czyli tyle będzie nas kosztować spłacanie odsetek. I tu jeszcze nie mówimy o tym, że jakikolwiek grosz został zwrócony, jeżeli chodzi o kapitał pożyczony przez rządzących, a konto czy na konto wszystkich Polaków. Wróćmy jednak proszę do publikacji Money.pl. Jeszcze raz, nowelizacja budżetu, która została ogłoszona w piątek, w długi weekend, dzień po Bożym Ciele, zwiększa o 20,8 miliardów złotych wydatki, a deficyt budżetowy o 24 miliardy złotych. Czyli rząd mówi tak, wydamy 20,8 miliardów złotych więcej niż pierwotnie planowaliśmy, ale musimy pożyczyć więcej o 24 miliardy złotych niż planowaliśmy pożyczyć. No to teraz Państwo powinniście być ciekawi, to ile rząd planował w ogóle pożyczyć. Czytamy dalej. Przyjęliśmy nowelizację budżetu i ustawy budżetowej, by zrealizować nasze ostatnie zapowiedzi z konwencji programowej, mówi Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej po posiedzeniu rządu. Jak tłumaczył, zwiększenie wydatków budżetowych jest też potrzebne, by zrealizować porozumienie z Solidarnością w sprawie między innymi jednorazowych dodatków dla pracowników budżetówki. Nowelizacja ma także zabezpieczyć pieniądze na pomoc rolnikom w związku z kryzysem zbożowym i na rozwój przemysłu zbrojeniowego. Tutaj także włączamy środki, które mają służyć realizacji kontraktów koreańskiego i amerykańskiego, ale zasilamy też środkami nasz przemysł obronny, tłumaczył premier Mateusz Morawiecki. Dodatkowe 14 miliardów złotych ma też trafić do samorządów. Drodzy Państwo, żebyście mieli jasność tego, zwiększenie deficytu o 24 miliardy złotych, to jest według mnie do przemnożenia razy dwa. Znacie tą zasadę, którą tylko teraz przypomnę. A to dlatego, że trzeba uwzględnić obsługę tego dodatkowego zadłużenia. Deficyt, wiemy czym jest, potrzebą, czyli koniecznością zwiększenia zadłużenia w okolicznościach czy w sytuacji naszego budżetu. Ale nie to jest ciekawe. Ciekawe jest to, że w ramach tych funduszy pozabudżetowych mamy do czynienia z przeogromną kwotą długu księgowanego w ramach
według wielu ekonomistów, kreatywnej księgowości rządzących. Jeżeli Państwu powiem, że takich funduszy jest co najmniej 25, to jak Państwo zareagujecie na tę informację? Bo tak, to prawda, takich funduszy jest ponad 25. Przykładami takich funduszy są, drodzy Państwo, jeden z ostatnio utworzonych funduszy, Fundusz Ochrony Rolnictwa, wcześniej utworzony Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, Fundusz Pomocy, Turystyczny Fundusz Zwrotów, Turystyczny Fundusz Pomocowy, Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, Rządowy Fundusz Polski Ład, Fundusz Dostępności, Fundusz Medyczny, Fundusz Szerokopasmowy, Fundusz Cyberbezpieczeństwa. Sami Państwo widzicie, o czym my tutaj mówimy, prawda? A więc w ramach tych funduszy może zostać zwiększane zadłużenie i to jest ta kreatywna księgowość rządzących, bo to jest ten dług publiczny ukryty wprost poza kontrolą, można powiedzieć, parlamentu wprost. Przechodząc do publikacji portalu money.pl, czytamy dalej. Wielkie kłamstwo. Sama nowelizacja nie jest czymś, czego nie można stosować w procesie budżetowym. Jednak moment i sposób jej przeprowadzenia są kuriozalne. Dotyczy bowiem nie spraw nadzwyczajnych czy systemowych, ale obietnic wyborczych. Nie przypominam sobie, aby kiedykolwiek nowelizowano budżet z powodu obietnic wyborczych, komentuje dla Money.pl dr Sławomir Dudek, prezes Instytutu Finansów Publicznych, były dyrektor Departamentu Polityki Makroekonomicznej Ministerstwa Finansów. Czytamy dalej. Przez kilka ostatnich lat rząd przekonywał nas, że nie można nowelizować budżetu. Dlatego trzeba utrzymywać finansowanie poprzez fundusze poza kontrolą parlamentu i poza procesem budżetowym. Teraz naocznie przekonujemy się, że jednak można. Tamta narracja to było wielkie kłamstwo, dodaje. System finansów publicznych jest w tragicznej sytuacji. Wprowadzona znienacka nowelizacja budżetu to kompletna katastrofa, jeżeli chodzi o przewidywalność, kompletność i spójność procesu budżetowego. Drodzy Państwo, czytamy dalej. Deficyt budżetu zwiększy się o 24 miliardy złotych i wyniesie 92 miliardy złotych. Jeszcze raz muszę to Państwu wyraźnie podkreślić. Deficyt wyniesie 92 miliardy złotych w roku 2023. To znaczy tyle zabraknie państwu polskiemu na finansowanie wydatków. To jest deficyt. O tyle realnie trzeba będzie zwiększyć zadłużenie. Tym jest deficyt. Całe wydatki wyniosą 694 miliardy złotych. Nie trudno odjąć 694 od 92. Okazuje się, że 602 miliardy złotych to jest ta najnowsza, powiedzmy, budżetowa prognoza dochodów budżetu państwa. I uwaga, czytamy dalej. W funduszach celowych, czyli poza budżetem, jest około 400 miliardów złotych. To oznacza, że dług publiczny wzrośnie w tym roku o około 500 miliona złotych, wylicza w komentarzu dla Money.pl profesor Marian Noga z Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu, były członek Rady Polityki Pieniężnej. Rządzący zdają sobie z tego sprawę, bowiem w przeciwnym wypadku nie zajmowaliby się tak drobnym brakiem jak 24 miliardy złotych, co w przeszłości robili bez zmrużenia oka, dodaje. Szanowni Państwo, sami widzieliście na własne oczy, jak kształtuje się, jak wygląda zadłużenie naszego państwa, a więc zadłużenie nas wszystkich. Widzicie, w jaki sposób do tego podchodzą rządzący. Nie trudno dostrzec, że w sezonie przedwyborczym, w jakim się znajdujemy, kupowane są po prostu głosy wyborców. To korupcja polityczna, według mnie prowadzona już całkiem jawnie. Czy Polacy zdołają się jej oprzeć? Według mnie nie zdołają, ale też nie o to tu chodzi, bo mamy fałszywą alternatywę. Rządzący i tak zwana opozycja według mnie to połączone grupy interesów i nikt sobie tam krzywdy nie da zrobić. Co więcej, spodziewam się kolejnych łapówek dla wyborców, za które wszyscy zapłacimy. Zapłacimy, wiemy czym, podatkami, zapłacimy odpowiednio niższą jakością świadczeń publicznych, zapłacimy tym, że nie będziemy mieć takich dróg, jakie moglibyśmy mieć, że nie będziemy mieć takich szkół, takich szpitali i tak dalej, i tak dalej. To przemyślenie numer jeden. Przemyślenie drugie jest takie, że no właśnie, dotyczy ono dziennikarzy. Otóż dziennikarze dziś boją się jakby coraz bardziej krytykować, zadawać istotne pytania, ale co ważniejsze, zadawać te pytania właściwe albo są w jakiś sposób zastraszeni. W mediach głównego nurtu trudno dostrzec jakąś debatę, realną debatę i pytania stawiane rządzącym bardzo prostej natury. Czy jest działaniem
rozsądnego gospodarza, sytuacja, w której stale, rok w rok, wydatki są większe niż dochody? I tego typu debaty mi osobiście brakuje. Dajcie znać, drodzy Państwo, czy Wam również. Przemyślenie numer 3 dotyczy ekonomistów. Cóż, niewielu z nich to ekonomiści, którzy mówią jak jest. A ci, co mówią, nie mają do końca przebicia w mediach, bądź nie są tam po prostu zapraszani. Słowem, debaty po prostu nie ma. Jest tylko propaganda i niestety pranie naszych głów, pranie mózgu. Teraz część optymistyczna tego materiału wideo. Mam dla Państwa rekomendację. Według mnie nie należy politykować i próbować dowodzić, że lepiej rządziliby ci, co rządzili wcześniej, bo tak jak już wspomniałem, w mojej ocenie to obie opcje polityczne stanowią pewien krąg wzajemnych interesów. To ludzie, którzy tylko pod publikę, przed kamerami będą się obrzucać błotem, ale załatwiają wspólnie interesy i tylko wymieniają się stołkami, kadencjami, a nawet wyborcami. Nie miejcie tu, drodzy Państwo, złudzeń. Rekomendacja moja jest więc taka. Rozwijajcie swoją świadomość, edukujcie siebie, swoje dzieci, znajomych, znajomych z pracy, kolegów, przyjaciół, przyjaciółki i przede wszystkim róbcie swoje. W pracy, w firmie, w domu, w rodzinie. A ta edukacja absolutnie, według mnie, nie pójdzie na marne. Wierzę, że po jakimś czasie, może za kilka lat, powstaną dzięki temu środowiska, które będą mieć fizyczną siłę i odsuną od władzy tych polityków, którzy chodzą na smyczy, czy to Waszyngtonu, czy to Brukseli. A jak dla mnie to 99,9% obecnej kasty politycznej, która uwłaszcza się na naszych oczach przez dekady, już od lat 90. Panie prezydencie, czyli konstytucja z 35 roku kwietniowa jest wiążąca, tak jak to się ma do wojny z Niemcami, z Japonią i do dzisiejszego. Proszę Państwa, oczywiście, bo Sejm i Senat zatwierdził konstytucję zaraz rok po konstytucji pana Kwaśniewskiego, konstytucję z 35 kwietnia 1935 roku. Musieli to zrobić, ponieważ nie było innej alternatywy. A żeby było jeszcze ciekawiej, proszę Państwa, to proszę pamiętać, że na podstawie tej konstytucji sądy najwyższe wydają wyroki, proszę Państwa. To o czym świadczy. Jakie uznanie na Zachodzie ma II Rzeczypospolita i jej obecny prezydent Jan Zbigniew Potocki? Bardzo dobre pytanie, bardzo panu redaktorowi dziękuję. Otóż, proszę Państwa, na całej Europie i na świecie jestem przyjmowany jako głowa państwa, za wyjątkiem Polski, za wyjątkiem Polski. Chcę Państwu wyjaśnić jedną kwestię, która naprawdę w chwili obecnej jest priorytetem. Otóż proszę pamiętać, że Polska jest nadal w stanie wojny z Niemcami. I co to nam daje? Zgodnie z Konstytucją 1935 roku, uznaną przez III RP, prezydenci przekazywali sobie władzę nawzajem. Ktoś, kto odchodził z tego świata, wyznaczał następcę. Pan Kaczorowski niestety nie miał żadnej nominacji, w związku z powyższym nie mógł być prezydentem. Jedynym prezydentem był Józef Nowina-Sokolnicki. I to jest właśnie prawda. Prawda, która bardzo kole w oczy wszystkim. Tak to się przedstawia. Dzisiaj jestem ja legalnym, konstytucyjnym i tytularnym prezydentem II Rzeczypospolitej Polskiej. Panie prezydencie, bo dużo ludzi mówi, że pan prezydent jest nie z tego rodu Potockich. Chcemy też usłyszeć po prostu prawdę. Proszę Państwa, to co ktoś mówi, niech sobie mówią. Tylko dlaczego Jan Potocki jest zapraszany i w Charkowie byłem zaproszony przez Ukraińców, przez prezydenta Ukrainy na osłonięcie powierzchnia Seweryna Potockiego. Więc mało tego. Dlaczego moje nazwiska widnieją w kościołach? To jest inna sprawa. Ale proszę pamiętać, mnie to nawet cieszy. Bardzo mnie to cieszy, że tak co niektórzy mówią. I niech się oni cieszą. Proszę Państwa, ja się nie będę dalej od tego odnosił, ponieważ jaki wiem, kim jestem i wiem, jak jestem przyjmowany, chociażby na Ukrainie, bo tam mamy nadal bardzo dużo grupów. I nie tylko. Następne pytanie od Polskiej Niezależnej Stacji Telewizyjnej. Co daje nam konstytucja z 1935 roku?
Proszę Państwa, bardzo dobre pytanie. I to jest właśnie kwintesencja. Bo proszę pamiętać, że dzisiaj trzecia RP to jest państwo niewolników. Tak. Naród jest narodem niewolniczym. Taka dyktatura i reżim, który panuje w Polsce, on panuje tak naprawdę od 90 roku, może nawet i wcześniej. A co nam daje? Daje nam przede wszystkim wolność, godność słowiańską. Bo druga RP to są Słowianie. Słowianie. A wcześniej byli jeszcze Lechici. My, jako druga RP, ta konstytucja daje nam wszystko, proszę Państwa, wszystko. Nie można nas likwidować. Dlatego prezydent, aby potwierdzić to wszystko, wydaje dowody suwerena drugiej RP, jak również metryki suwerena, osób żywych, a nie zmarłych, bo wy wszyscy jesteście zmarli i wystawieni na giełdzie w Nowym Jorku. Tutaj jest pytanie na kanale pana sierżanta, żeby pan prezydent pokazał papiery na wszystko o tym, o czym mówi. A jakie papiery mam pokazać? No domyślam się, że wszystkie dowody i te dokumenty, które są na stronie www.2rp.com. Proszę wejść na stronę, sobie zobaczyć te dokumenty. Wszystkie są umocowane, ale powiem Wam jeszcze więcej. Właśnie dzięki prezydentowi drugiej RP, który zmusił rząd trzeciej RP do zlikwidowania PSL. Z dniem 1 września nie będzie PSL żadnych. Chyba, że ci, którzy chcą, to tak, ponieważ sama trzecia RP powiedziała, iż numery PSL-u to nic innego jak numery oświęcimskie. Jest następne pytanie. Co daje prawo do wydawania dowodów suwerena? Prawem prezydenta dekretem. Dekretem prezydenta II Rzeczypospolitej Polskiej. Proszę Państwa, żeby raz na zawsze skończyć z tymi głupimi sprawami, które są, to proszę wydawajcie sobie również dowody, jakie chcecie i zobaczymy, jak długo pochodzicie na wolności. Kancelaria prezydenta jest oszyldowana i pisze wyraźnie. Kancelaria prezydenta 2RP. I to jest nawet w nocy podświetlane. Szanowni Państwo, nie ma tutaj żadnego przekrętu. Natomiast jeżeli tak się dopominacie czegokolwiek, to Wam powiem w jednym zdaniu. Poczekamy, jak zaczną Wam zabierać majątki, a to nas niedługo się stanie. Ponieważ Wy nie macie nawet praw człowieka, bo Wam zabrano. A kto dostał? Ukraińcy. Prawa poszerzone. Ukrainiec jeden dzień jak przepracuje, to dostaje emeryturę 3,5 tysiąca złotych. Proszę Państwa, gdy mieliście pytania tego typu i inne do obecnej władzy. Przecież dlaczego władza się tak boi? Władza się boi prezydenta drugiej RP. Oczywiście, że się boi, bardzo się boi. Nadal nabierają wody w usta, a ja dostaję oznaczenia z całego państwa, całej Europy i z całego świata. Od 2009 roku jest pan prezydentem w wyniku przekazania władzy ciągłości od pana prezydenta Nowiny Sokolnickiego. Tak, Juliusz Nowina Sokolnicki w 2009 roku w Colchester dał mi nominację potwierdzoną przez notariusza w szpitalu i co więcej mogę powiedzieć? Zgodnie z konstytucją, bo ja już powiedziałem, że Polska jest nadal w stanie wojny z Niemcami i nigdy nie zawarła pokoju. Ja też nie zawrę pokoju, dopóki Niemcy nie rozliczą się z nami finansowo. Ale powiem Państwu coś ciekawszego. Był Pan taki premier Mazowiecki i zapewne Państwo wiecie, że na moście spotkał się z Kolem i prosił o zawarcie pokoju. Kol powiedział, cytuję jego słowa, możecie to sobie sprawdzić. Nie jesteście organem, z którym możemy rozmawiać, jeżeli chodzi o zawarcie pokoju, ponieważ nie macie nic wspólnego z drugą RP. Jesteście znikąd. I to jest właśnie ten problem, dlatego się władzę przekazuje, prezydent przekazuje swojemu następcy. Pan Kaczorowski, jak już powiedziałem, nie był prezydentem, nie miał żadnej nominacji. Ja, panie prezydencie, chciałbym poinformować, że na kanale sierżanta jest dużo hejterów i tam piszą po prostu negatywne komentarze, obraźliwe.
ale tutaj ktoś wspomniał, że woli pana prezydenta niż długopis. A pytanie od Pawła Sopa z mojego kanału, czy pan prezydent będzie współpracował z Rosją i Białorusią? Proszę państwa, to wszystko zależy od narodu polskiego. Bo proszę pamiętać o jednej sprawie. Nasza droga handlowa jest właśnie ze wschodem. A dlaczegoż nie? Dlaczego nie? Przecież te pytania powinno się zadać rządowi. Dlaczego rząd polski pod naciskami Stanów Zjednoczonych rozpętał tą wojnę, która się bardzo źle może skończyć dla Polski. Już się kończy. Teraz państwo jeszcze udowodnię. Czy wiecie państwo, jak jesteście okradani na gaz, który używacie w domu? Złoty 20 powinno się płacić, a nie, jak wyliczono, 3,5 zł. Pytanie jeszcze od pana Pawła Sopa. Czy będziemy prowadzić politykę zagraniczną w taki sposób, aby zminimalizować możliwość rosyjskiego ataku na Polskę? I komentarz pana Jacka. W lubelskim szkołach chcą wprowadzić język ukraiński. Powolna ukrainizacja i przyzwyczajenie Polaków, że nie są ważni w swoim kraju. Proszę państwa, oczywiście, że rząd polski, to są wszyscy w tym rządzie, to są Chazarowie pochodzenia ukraińskiego, potomkowie banderyzmu. I tutaj się nie ma co dziwić. Andrzej Duda zalegalizował tą organizację Bandery. No to jest prezydent. Jaki to prezydent? Przede wszystkim nie jest prezydentem tej kadencji. Od tego trzeba zacząć. TSUE w sposób klasyczny udowodniła, że pan Andrzej Duda jest samozwańcem. Jeżeli chodzi o wprowadzanie języka ukraińskiego, proszę państwa, to hańba. To hańba dla narodu polskiego. A że naród polski sam się hańbi, to czego chcą? Czego wy chcecie? Ja jestem po to, aby uratować wasze dzieci. Bo ponad 230 tysięcy poszło w tak zwane kamasze. 30 ma iść na Kaliningrad, a reszta na Ukrainę i na Białoruś. My chcemy wojny z Białorusią. A co nam Białoruś ukradła? To Ameryka chce. Ameryka chce podporządkować sobie cały świat. Nie ma takiej możliwości. Ameryka dla mnie nie istnieje. Na pewno wyrzucę wojsko amerykańskie z Polski. Poza tym NATO dzisiaj się nie liczy. Zobaczcie, Rosja prowadzi wojnę z całym NATO i wygrywa. Tyle czołgów, które zostało zniszczonych na Ukrainie. Mało tego, te F-16 również pospadały. Panie prezydencie, chciałem podkreślić, że jest z nami Paulina. Serdecznie pozdrawia. Dużo różnych suwerenów, mnóstwo pozdrowień pisze na moim kanale. Pytanie od pani Krystyny Rybachy. Kiedy powstanie Urząd Skarbowy i Sąd Najwyższy II RP? Pani Paulino, pozdrawiam panią serdecznie, jest pani wspaniałą kobietą, bardzo dobrze wykształconą. Pani jest idealnym i super dobrym politykiem. Wyważona, spokojna, opanowana. Proszę państwa, kiedy powstanie Urząd Skarbowy? Prawdopodobnie w tym roku. To nie jest coś takiego, że można powołać. To trzeba bardzo dokładnie przeanalizować i dopiero podjąć decyzję. To samo, jeżeli chodzi o Sąd Najwyższy. I Sąd Najwyższy powołamy, ale nie tylko Sąd Najwyższy, bo i Bank Gospodarstwa Krajowego należy do drugiej RP. Następne pytanie. Jakie plany pan prezydent ma na nadchodzące miesiące i lata? Proszę państwa, to jest bardzo rozległe pytanie, ale ja może powiem w inny sposób. No cóż, musimy pilnować siebie nawzajem. Bo Polacy, którzy tak mówią, że są Słowianami, powinni niestety pokazać to i okazać. Bo to, co zrobił prezydent dla narodu polskiego, to jeszcze nikt nie zrobił. Ta wojna jest niepotrzebna. Proszę pamiętać, że Warszawa jest zagrożona. Bardzo zagrożona. Zresztą prezydent Rosji, Putin, powiedział wyraźnie, że może dojść do czegoś takiego, jak bombardowanie Warszawy. Jest druga sprawa. Nie chciałbym, bo nasi rodzice tą Warszawę odbudowywali. W wielu przypadkach dziadkowie. Dzisiaj mamy zburzyć, tak jak Ukraina, mamy wyglądać. To na tym zależy komu. Żydom zależy na tym, banderowcom, Chazarom, a zwłaszcza Stanom Zjednoczonym. Stany Zjednoczone mają potężne problemy wewnętrzne, gigantyczne problemy. Dlatego też budżet zwiększono, deficyt budżetowy chyba o 75%.
proszę Państwa, tragedia. Stany Zjednoczone chcą wprowadzić dolara w złocie. No proszę pamiętać, że jest Unia, Stany Zjednoczone, Meksyk i Kanada, a resztę państwa znajdziecie sobie w internecie. Panie Prezydencie, chciałbym tutaj nadmienić, że kanały nasze są notorycznie usuwane za mówienie pewnych słów, które nie pasują systemowi. Są to słowa związane z agresją, z innymi nacjami i z obecną polityką eksterminacji narodu. Nie będę tutaj się rozwijał. Jeszcze chciałbym zapytać, jaki jest stosunek drugiej RP do druga RP, a inne partie, partyjki i wszystkie ci politykierzy? Proszę Państwa, proszę pamiętać, że wszystkie partie, które są, to są partie, które wspierają siebie nawzajem. Tam są wnukowie i dzieci tych, którzy nas sprzedają. Sprzedali nas, a dzisiaj są nas dążność. I bardzo słusznie mi nikt powiedział, Polacy to stado głupich baranów. Proszę Państwa, ja się z tym zgadzam. Ponieważ Polacy powinni wiedzieć i zachować godność Słowianina, godność Polaka, a nas nie interesują Ukraińcy. Ukraińcy muszą Polskę opuścić. Jak to jest w naszym państwie? I co? Jeszcze ma być język urzędowy ukraiński? To może jeszcze i żydowski wprowadźcie. Pani Wiesława pyta, czy w najbliższym czasie widzi pan prezydent otwarcie banku drugiej RP? Proszę Państwa, nie, za jakiś czas. Ja nie mówię, jak Państwo wiecie, i nie rzucam słów na biało. Na wydawanie dowodu czekałem 2 lata. Nie jestem szałaputem. Robię wszystko zgodnie z dyplomacją światową, nie polską, bo w Polsce nie ma żadnej dyplomacji, żadnych dyplomatów, to co jest, to jest bielanina. Proszę zobaczyć, obecny minister obrony narodowej 2 lata był z Rosji, z czego 6 miesięcy był w Samarze. To jest ośrodek, to jest miasteczko, gdzie są wywiadowcy, kontrwywiad rosyjski, etc., etc. Ale takich mamy znacznie więcej. Znacznie więcej. Zastanówcie się nad tym. Ja mu powiem w ten sposób. My z Rosją mamy handlować gospodarczo i Państwu teraz powiem coś bardzo ważnego. W 2015 roku nie kto inny, jak pan Jerzy Schmidt, wiceminister transportu w rządzie PiS-u, poprosił, zwrócił się do mnie, abym pomógł tirom, aby tiry jeździły na wschód. Ja to zrobiłem. I dostałem, to było w czwartek, piątek zostało wydane karnet. Nie tylko to, bo setki innych spraw. Dożywiałem szkoły od 2009 do 2012. Mało tego. Ponad 4000 młodzieży z najuboższych rodzin wysłaliśmy jako order świętego Stanisława do hoteli w całej Polsce latem i zimą. Proszę Państwa, zawsze w najwyższych jakościach hotelach dzieci mieszkały. Były różnego rodzaju przypadki. 1200 dzieci przebadają kompleksowo, kompleksowo. I jestem rozczarowany zdrowiem właśnie dzieci w Warszawie. Panie Prezydencie, jeśli chodzi o gwardię nie wiem, czy to jak to nazwać, wojsko prezydenckie drugiej RP, mnie to zastanawia osobiście, sam od pewnego czasu po prostu myślę na ten temat, przyznam się szczerze. Gwardia Ochrony Prezydenta jest powołana zgodnie z literą prawa. Ale proszę Państwa, trzeba pamiętać, że 21 czerwca kończy się prawo o policji. Czy oni dadzą nowe? Nie, nie mogą dać. Bo to prawo, które jest odnośnie policji, jest od 1990 roku. I powiem Państwu w ten sposób. Jeżeli 21, bo to obowiązuje do godziny 00, czyli następnego dnia, czyli 22, policja nie ma prawa zatrzymywać i wykonywać narodu polskiego. Nie ma prawa. I proszę o tym pamiętać. Nie dajcie się kiwać i nosić za nos. I jeszcze jedno, skoro przy policji jesteśmy. Dlaczego generalny dyrektor nadzoru transportu nie chce uznać wyroku Trybunału Konstytucyjnego odnośnie tych stojących żółtych radarów? Bo nie mogą. Z uwagi na to, że 25%
dostaje firma, która to prowadzi, a 75% idzie do Stanów Zjednoczonych. To samo jest z urzędami skarbowymi, ze wszystkim. Jeszcze pytanko mam od pani Grażyny. Czy nas pan prezydent wie coś na temat lipca? Wtedy ma być najazd przez Niemcy. Czego, czego? W lipcu ma być, Niemcy mają najazd, pani Grażyny. Proszę państwa, to co wiemy, to no niestety, ale Niemcy chyba już zamknęli granice, wyrzucają z Niemiec wszystkich Ukraińców do Polski, ponieważ Ukraińcy nie chcą ich mieć. Nie chcą. Niemiec nie jest tak na utrzymanie, ale Polska przygarnia wszystkie te osoby, persona, dla mnie to są osoby persona non grata, ponieważ my za to płacimy. Polacy płacą, naród polski, to jest hańba. Panie prezydencie, jeszcze takie ostatnie pytanie. Paulina mówi, że wiele pytań ma na TikToku, czy dowody osobiste suwerena II RP będą w dalszym ciągu wydawane, mimo że trzecia RP wycofuje się z PESEL-i od września. Proszę państwa, rozważam tą kwestię. Na tą chwilę nie mogę odpowiedzieć, czy będą dalej wydawane, czy nie będą wydawane. Wiem jedno, że w tej chwili jest wysyp tych dowodów. A proszę pamiętać, że zbliżają się wakacje, właściwie to one już są, ale póki co wydajemy nie tylko dowody, wydajemy prawo jazdy, wydajemy również i metryki osób żywych. To jest bardzo ważne i to jest kluczowe, proszę zapamiętać to. Jest jeszcze jakieś pytania? To chyba będziemy kończyć. Serdecznie dziękujemy w imieniu moich słuchaczy Polskiej Niezależnej Stacji Telewizyjnej za wywiad panu prezydentowi. Jeszcze jedno zdanie tylko powiem. Proszę państwa, bardzo bym chciał, aby suwereni, ci, którym Polska jest bliska ich sercu, zjednoczyli się, bo druga RP będzie startowała w wyborach, o ile do nich dojdzie. Jest podejrzenie i zakładam, że to Kaczyński zrobi, bo wie, że przegra te wybory. Może być prowadzony stan wyjątkowy, a może i stan wojenny. Także drodzy suwereni, wy róbcie wszystko tam, gdzie mieszkacie. Rozmawiajcie z przyjaciółmi, zwłaszcza z młodzieżą. Niech się młodzież zabezpiecza w dowody suwerena, to jest najważniejsze, nawet dzieci, by nie szły na organa, bo oni zrobią to i pójdą. Dziękuję państwu za uwagę. Dziękujemy.